A ja mam dzisiaj mega trudne zadanie. Chciałem mówić dzisiaj do was, presów, o domu i o domownikach. Ale powiem tak, do tego, co zostało tu powiedziane i zaprezentowane, nie mam nic do dodania. Słuchajcie, to była najlepsza domówka, na jakiej byłem w życiu. Posłuchajcie, jeśli dzisiaj nas oglądasz, jeśli wczoraj musiałeś zabić albo zaćpać, żeby się dobrze bawić, posłuchaj mnie. Znajdź ojca i znajdź dom. Powiem wam tylko o jednym aspekcie tego, co chciałem powiedzieć. A myślę, że to nie do was, to może bardziej do osób, które nas oglądają. 10 miesięcy temu mniej więcej napisałem taki artykuł zawodowy, co wyróżnia w pracy domownika od najemnika. I kilka dni temu Duch Święty przypomniał mi to, kiedy modliłem się i rozważałem sobie Kościół. I jeśli ktoś dzisiaj jest w takim miejscu, że jeszcze się nie zdefiniował, że on do końca nie wie, chciałem wymienić kilka cech najemnika i domownika. Oczywiście to nie jest katalog zamknięty, to jest kilka z nich, które mogą pomóc podjąć ci taką decyzję. Najemnik posiada zazwyczaj bardzo dobrą autoprezentację. I nie chodzi tutaj o prezentowanie nas jako zjednoczonych z Chrystusem przed światem. Mówię o autoprezentacji wewnątrz wspólnoty, wewnątrz swoich braci. Bardzo często w takim pierwszym kontakcie jakby zaczyna od recytowania takiego swojego CV. Dwa. Najemnik nie identyfikuje się z Kościołem, tylko ze swoją służbą. Tak? Jeśli gdzieś jest sobie ewangelistą, ta jego służba jest ważna. On się nie identyfikuje z domem, nie identyfikuje się z Kościołem. Trzy. Porusza się wyłącznie w obszarze jasno zdefiniowanych zadań i poleceń, tak? Czyli coś, co zostało mu pokazane, zrób to, zrób tamto, tak? Nie przejawia samodzielnie jakiejkolwiek inicjatywy. Dalej, co się z tym wiąże? Nigdy nie bierze odpowiedzialności za zadania, które nie zostały mu wprost przypisane, tak? Nie zostały mu wprost przydzielone, także to nie moje, tak? To nie moja rola. Kolejna cecha, która wyróżnia najemnika. Nie dąży do integracji grup i osób. Inni liderzy stanowią dla niego taką cielesną konkurencję. Wiecie, to jest taka cielesna rywalizacja i chęć takiej cielesnej dominacji. 6. Podtrzymuje w Kościele jedynie interesowne relacje. Tak? W ogóle ma wzgląd na osobę. Tak? Kieruje się własnym indywidualnym interesem. 7. Własną służbę zawsze stawia przed dobrem Kościoła. Zawsze. 8. Jest łasy na promocję jego osoby i wszelkie, wiecie, indywidualne nagrody, pochwały, tak, które się z tym wiążą. Tak? Wystawa pierś do tego, żeby mu order przyczepić. Nie napiera na indywidualny rozwój, ale notorycznie stara się wytworzyć wokół siebie takie wrażenie. Robi taką aurę, wiecie. Udaje, zakłada maski. Tak, to jest taki teatr. Odgrywa jakąś rolę. Nie tworzy wokół siebie uczniów, generalnie dlatego, że się ich boi. Aby go nie przeskoczyli i nie przerośli. Więc ich nie tworzy. W rzeczywistości wcale nie jest nastawiony na budowę silnego kościoła. Choć w religijny sposób ciągle o tym mówi. Generalnie jest mistrzem w unikaniu jakiejkolwiek odpowiedzialności, tak? Czyli ma tysiące wymówek. Tak? Po ludzku zawsze jest w stanie się usprawiedliwić. I ostatnia rzecz, jeśli chodzi o najemnika, no generalnie jest pasywny w życiu wspólnotowym i generalnie w rozwoju Kościoła. Jest pasywny. Tak?
To jest domownik. Generalnie wydaje mi się, że najważniejsza rzecz, że postawa domownika, ona kształtuje się na poziomie naszych serc i na poziomie naszych indywidualnych decyzji. Nikt nie jest w stanie nauczyć człowieka bycia domownikiem. To jest tak samo, jak nie jesteś w stanie nauczyć człowieka Chrystusa, tak? Musisz się otworzyć na Chrystusa. Możesz obserwować, tak? Możesz obserwować innych, wyuczyć pewne rzeczy, ale to nie będzie nowe narodzenie. Podobnie jest z domownikiem. To na poziomie serca i twojej decyzji stajesz się domownikiem, częścią domu. Identyfikuje się z Kościołem. Stara się go budować i rozwijać na każdym możliwym etapie. Na każdym możliwym. Zależy mu na tym. To jest jego dom. Jest aktywny, chętnie angażuje się do dodatkowych działań, tak? I nie mówisz o uczynkowości, tak? Jako jak powiedzmy skrajnej reakcji związanej z odrzuceniem, tak? Chodzi mi o aktywność, taką zdrową aktywność, tak? Nie unika osobistej odpowiedzialności. Generalnie jest tak, że jakakolwiek porażka Kościoła, jakakolwiek porażka brata czy siostry jest jego porażką. Bo to jest tak, jakby ci w ciele ucho zaczęło boleć, tak? To jest twoje ucho, twoja noga, twoja ręka. Boli cię to, jeśli ktoś upada. Zależy mu na współdziałaniu i współpracy z osób i zespołów, które są. Nie jest egoistyczny w relacjach. Czyli generalnie nie szuka swego, tak? Nie szuka swego. Dobro Kościoła zawsze stawia przed własnym dobrem lub interesem. Zawsze. Tak? Promocja i indywidualne pochwały nie są dla niego motywacją. To w ogóle nie jest dla niego motywacja. Dąży zarówno do rozwoju osobistego, jak i do rozwoju Kościoła. Nie rywalizuje cieleśnie z każdą silną jednostką. Potrafi budować i promować inne osoby i współpracowników. Budować i promować. Zależy mu na zbudowaniu silnego Kościoła i silnych jednostek, tak? W ogóle czuje się z nimi dobrze i bezpiecznie, tak? Nie mówię tutaj o odczuciu takim emocjonalnym, tak? Ale to tak jak w domu, tak? Cieszy się z rozwoju braci, sióstr i całej rodziny. Zna swoją wartość. W ogóle czuje się zaakceptowany. Czyli co? Czyli nie musi ciągle udowadniać swojej przydatności w Kościele. Nie musi tego robić. Jest zaakceptowany. I ostatnia rzecz, też myślę, że bardzo ważna, tak? Angażuje się nawet wówczas, gdy nikt go nie widzi. I w zasadzie tylko tyle z tym was chciałem zostawić, bo to jest bardzo ważne, tak? Jeśli do końca nie wiesz, czy nie podjąłeś jeszcze tej decyzji, tak? Zastanów się, czy jesteś w domu, czy przychodzisz do kościoła, bo różnica jest ogromna. Z tym was chcę zostawić. Amen. Nie skończyć, nie słuchajcie.